Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 19, kariera Manchesterem United. I tak obiecałem, dzisiaj czas na następny odcinek, troszkę z opóźnieniem, no ale jak pewnie wiecie, nie bardzo mogłem grać w FIFA. Pamiętajcie, noże budowlane są ostre, nawet bardzo ostre bym powiedział, więc miejcie to na uwadze, jak będziecie kiedyś coś robić. No i dzisiaj czas na następny odcinek, tak jak już mówiłem właśnie, no i pewnie widzicie też za mną, doszły nowe panele, więc dźwięk powinien być zdecydowanie lepszy niż był w poprzednich materiałach. Możecie sobie porównać na spokojnie, nie z poprzednim, tylko jeszcze z wcześniejszymi, bo w poprzednim już jedna ściana była zrobiona. Także powoli to studio będzie już niedługo takie, jakbym chciał, ale już nie będę przedłużał. Przejdźmy do odcinka, bo dzisiaj sporo grania, sporo kariery, więc mam nadzieję, że się spodoba. Jeśli tak, łapka w górę. O, taka, kciuk. Dla przypomnienia jeszcze wszystkim, tak aktualnie wygląda moja tabela właśnie w lidze angielskiej. 69 punktów na moim koncie i teraz gramy z Liverpoolem, który jest na szóstym miejscu, 44 punkty, czyli troszkę zamienili się właśnie, bo teraz Manchester, z tego co pamiętam, jest na szóstym miejscu, a Liverpool był na pierwszym, już jest na drugim na szczęście, bo jednak jeśli miałbym wybierać, to wolę, żeby Manchester City wygrał ligę. No cóż, przejdźmy w takim razie do meczu. Jeśli chodzi o mój skład, to tak to aktualnie wygląda, to jest jeden skład, no i skład rezerwowy, którego używam tak na zamiennie tak naprawdę, więc możecie sobie zobaczyć. Dziękuję za wszystkie komentarze też odnośnie kariery, za wszystkie porady, więc będę to brał pod uwagę. Tymczasem idziemy grać meczyk. Najgorsze jest to, że dawno nie grałem kariery, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale to może być pierwsza bramka. Paul Pogba! 1-0 i jeszcze może teraz... Cieszynka, tak? A dlaczego by nie? Piąta minuta spotkania, Pogba strzela na 1-0. No to mi się podoba, ale widzieliście, on tam w ogóle nie był kryty. Tutaj Rashford z tym Magiri Spinem właśnie schodzi ładnie do środka, podaje do Pogby. Jak może być Pogba niekryty na 15 metrze na wprost bramki? No tak być nie powinno, ale to nie mój problem. Szukam sobie miejsca właśnie, żeby oddać strzał. Znalazłem Freda, Fred jeszcze Martial. Nic z tego, czy to już jest koniec akcji, będzie rzut rożny, czy wyrzut z autu. Mamy aut. Nie, ona się odbiła ode mnie? Okej. Ależ dużo ma miejsca tutaj Valencia, zajście do środka. Chciałem komuś wysunąć piłkę, tylko nie było totalnie komu i tak się zawahałem przez chwilę. No i nadal 1-0, zbliża się 45 minuta, więc trzeba uważać, bo jak wiecie, w 45 minucie w tej FIFA często padają bramki. Ależ to ładnie zrobił Rashford, będzie dobitka jeszcze Griezmana. Jak to obronił Alisson? To powinna być bramka, co za interwencja. Piękne podanie, Luke Shaw, dośrodkowanie, Pogba, czyżby z drugą bramką? Był spalony czy nie? Jest potwierdzenie, mamy 2-0, Paul Pogba. Co za spotkanie, no gdyby Pogba w meczu z Liverpoolem strzelił dwie bramki i Manchester grałby w ten sposób, nikt by chyba na to nie narzekał, jeśli chodzi o kibiców Manchester United. Wow! Jaka bramka Firmino, no powiem wam, że tego to ja się nie spodziewałem. Gdzie on biegnie się cieszyć jeszcze? Okej, ale... No patrzcie, co tutaj się stało w ogóle. To było chyba dośrodkowanie odbite. Podanie od Fabinho bodajże z główki. Firmino strzela na 2-1, a teraz trzeba uważać. Trzeba grać na spokojnie z tyłu. To była chyba pierwsza dobra okazja w ogóle dla Liverpoolu w tym meczu. No i od razu bramka. Pogba po hat-tricka, Paul Pogba, poprzeczka, co tu się w ogóle dzieje, jakiego warta teraz miał Liverpool, że to nie wpadło. Ostatnie 10 minut spotkania, ja zrobiłem też zmiany, wpuściłem Martineza, wpuściłem Herrera na środek, żeby troszkę tutaj świeżości wprowadzić i właśnie Herrera przy piłce, poprzeczka kolejna, no co, no bez przesady. Tak jest, koniec tego spotkania, udało się wygrać mecz z Liverpoolem, załamani piłkarze tutaj właśnie.
Liverpoolu. Jeszcze oczywiście cieszą się piłkarze Manchesteru Casemiro. No on akurat bramki nie strzelił, ale dwie bramki w wykonaniu Pogby. Casemiro naprawdę fajnie czyścił w środku pola, to trzeba przyznać. No i zobaczmy jeszcze na statystyki. Tylko dwa strzały celne Liverpoolu. Jak widzicie, no przewaga była. Oczywiście posiadania mniej, ale to z reguły u mnie tak to wygląda, bo szybko gram piłką i często też po takiej klepce ją tracę i później muszę odzyskiwać. No ale mecz wygrany to najważniejsze. No to teraz dopiero się będzie działo. Mamy finał pucharu, więc Carbonara Cup, jak ja to mówię, na to oczywiście. Pozmieniałem też numery zawodnikom, tak jak prosiliście. I dziękuję wam naprawdę za wszystkie komentarze. Oczywiście no nie da się zadowolić wszystkich, że tak powiem. No ale myślę, że teraz numery są już spoko, także dajcie znać, komu jeszcze byście zmienili jak coś. A my tutaj spróbujemy Pogbą strzelić na bramkę zaraz na początku spotkania. I mogło być 1-0. Gram moim składem podstawowym już teraz, bo jednak no w finale to pasuje to ugrać. To byłoby pierwsze trofeum. Ej, co się stało? Dlaczego Rashford ma piątkę? Okej, ja już widzę, co trzeba zmienić, ale Fred oczywiście strzela na 1-0. Rashfordowi damy 9 w takim razie, tak mi się wydaje, bo 9 została wolna. Griezmann ma 7. Myślę, że będzie spoko. Griezmann i powinna być druga bramka. I to powinno być 2-0. Ładne zejście krokietą do środka. Jakoś w ogóle pasuje mi dyszka też do Martiala. Martial, ale zobaczcie, jak bombardowana bramka moich przeciwników. Crystal Palace normalnie w ogniu, pod ostrzałem, można tak powiedzieć. Ładne podanie do Martiala. Zobaczcie, jakbyśmy tak zeszli do środka i tutaj właśnie chciałem podać. To byłaby świetna okazja. Co do mojego poziomu trudności, bo też o tym pisaliście w komentarzach. Na razie gram na klasie światowej cały czas. 4 minuty długość połowy, więc zobaczymy, jak to będzie w kolejnych sezonach, w kolejnych karierach, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeśli oczywiście będziecie chcieli zobaczyć następne sezony i będą następne kariery. Zobaczymy oczywiście, czy uda się wygrać Ligę Mistrzów. To też ma duży wpływ na to. A my teraz spróbujmy zrobić to tak, Martial, no nie z główki. No i wracając jeszcze do tematu, jeśli chodzi o legendarny poziom i klasę światową, to nie ma dużej różnicy. Myślę, że na legendarnym po prostu mniej bramek pada i to jest taka różnica, jak sobie gram właśnie w Squad Battles, to zauważyłem. No ale no zobaczymy, może będziemy zwiększać ten poziom trudności co karierę, no, okaże to się jeszcze. Ej, co jest z tym Griezmannem? To powinno być 2-0. Griezmann marnuje drugą setkę w tym meczu w 30 minucie spotkania. No, Antek Martial! Jak ja lubię tego gościa. Czy jest bramka 2-0? Tak, mamy potwierdzenie. Zawsze jeszcze czekam, bo wiecie, może być spalony, więc taka chwila niepewności jeszcze jest, ale 2-0 to jest naprawdę już fajny wynik do przerwy. No oczywiście ten puchar, mam nadzieję, że uda się łatwo zgarnąć. Patrzcie, jakie ładne podanie do Griezmana. Griezmann, to jest twoja trzecia setka. Do 3 razy sztuka. I mamy 3-0 i to jest chyba GG. Mamy po meczu. Nic tutaj złego już nie powinno się wydarzyć. Bramki nie powinny padać. Jeśli chodzi oczywiście o zawodników Crystal. Mam nadzieję, że uda mi się coś strzelić jeszcze przynajmniej. Ostatnie 10 minut tego spotkania. Wpuściłem sobie też zawodników moich takich mocno dość rezerwowych. Żeby sobie pograli jeszcze. Tutaj był rzut karny, czy nie? McTominay, złapiesz to? Okej, mamy rzut rożny, ale widziałem, że Pogba tam trzymał się za nogę i był też znaczek kontuzji, więc mam nadzieję, że nic złego się nie stanie. Rashford, na spokojnie jeszcze do Herrera. Herrera przed polem karnym. Herrera technicznie. Oj, to mógł być dobry strzał. Kontuzja Paul Pogba. No, mam nadzieję, że nie jakaś poważna. I mamy koniec tego kolejnego spotkania. Zobaczmy, jak wyglądały statystyki. No 3 strzały celne, tylko Crystal Palace, ale no, to nie były jakieś mega groźne strzały. Moich strzałów celnych 12, a ogólnie aż 16. Więc no myślę, że dość łatwo udało się sięgnąć po ten puchar. Tylko nie wiem, czy... Tak jest, jest pierwsza wygrana. Pierwsze trofeum do gabloty. A, to chyba niepotrzebnie pominąłem, bo pewnie się cieszyli. Fajnie jest, ajajaj, mój błąd. No, teraz to się będzie działo. Zobaczcie, czas na mecze rewanżowe właśnie w Lidze Mistrzów. Pierwszy mecz udało mi się wygrać z Bayernem 1-0. No i zobaczcie teraz tak, Barcelona wygrała też 2-1, Liverpool 4-0, aż Roma wygrała z Porto, Borussia zremisowała z Realem Madryt, z tego co widzę, tak samo jak Manchester City z PSG. No i Juventus wygrał z Tottenhamem, Atletico przegrało z Ajaxem Amsterdam. Oto ciekawe też.
O, zapowiada się naprawdę fajne spotkanie, ale zobaczmy jeszcze na początku jedną rzecz, czyli oceny. Zobaczmy na kadrę Bayernu, jak to wszystko wygląda. Czy ktoś tutaj was zaskoczył, jeśli chodzi o podstawową jedenastkę? Myślę, że nie. Także oby Robert Lewandowski nic nie strzelił w tym meczu. A jak strzeli, to dobra, ale jeśli ja strzelę kilka bramek więcej, to on może sobie strzelić jedną. No nie, ale się zaczęło. Tomek Müller 1-0 w 7 minucie spotkania i mamy remis póki co w dwóch meczu. Jeśli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, to będzie dogrywka, ale tak być nie może. Nie, nie, to trzeba szybko odpowiedzieć, panowie. Ale ładnie się podłączył Valencia, no po długim próbowałem. I Manuel Neuer niestety broni. Dobra, mamy rzut rożny, więc rozegrajmy go w miarę dobrze. Martial przytrzymywany tutaj, no halo, co to miało być? Strasznie aktywny w ogóle Valencia w tym meczu. To trzeba wykorzystać, no Martial, zobaczcie. To powinna być bramka. Nie wiem dlaczego nie udało mi się dołożyć tej nogi. A naprawdę fajne podanie, fajna akcja w wykonaniu Valencii. No i nadal 1-0, 30 minuta spotkania. Ale się mecz zrobił. Czas na drugą połowę tego spotkania, no i póki co muszę wam powiedzieć, że bardzo fajnie podłączają się moi boczni obrońcy, więc być może to jest znak, że trzeba to wykorzystać. Co teraz zrobił? Nie mam pojęcia. Zawodnik mojego przeciwnika, ale widzieliście, odpuścił krycie jakby i mamy 1-1. Rashford wchodzi w pole karne jak w masło. To był błąd, to był naprawdę błąd, bo aż się zdziwiłem, że on do mnie nie podbiegł, tylko się jakby cofnął. Ale okej, no skoro tak miało być, to mamy 1-1 i dla mnie to jest dobra wiadomość. Ależ ma dużo miejsca tutaj Rashford w polu karnym już. Rashford! Manuel Neuer, jak to wyjął? Oj, problemy, Gnabry mi tutaj ucieka. To będzie bramka? Nie trafił Tomek Müller! Czy to był Salah, czy to był Müller, bo nie wiem. Dobra, Martial, zejdźmy w ten sposób do środka. Martial po długim, chyba za bardzo ofensywnie gram, bo jest 1-1. No i Bayern musi strzelić dwie bramki, żeby awansować. Także naprawdę już tutaj muszą grać bardzo ofensywnie. Więc ja powinienem na spokojnie rozgrywać sobie piłkę albo ich kontrować. Oho. No to się teraz będzie działo, mamy 2-1. Bayern strzelił bramkę. I ja już powinienem się bronić teraz, już tak na 100%. No zobaczcie, 90 minuta spotkania. Gnabry. Koniec tego meczu, czyli co, będzie awans. Z tego co mi się wydaje, to będzie awans, nie dogrywka chyba, nie? Czekajcie, zobaczmy, dwumecz dalej. Tak jest, no awans oczywiście, przecież bramki na wyjeździe zadecydowały. Barcelona wygrała jeszcze 4-1 z tego co widzieliście. Manchester United wygrywa dzięki bramkom strzelonym na wyjeździe, mamy potwierdzenie. No i przejdźmy sobie dalej. Kolejne spotkanie gramy z Southampton. Oni są na 18 miejscu w tabeli, strefa spadkowa, więc ja wybieram mój zespół rezerwowy. Weźmiemy sobie symulację, bo oczywiście mam taką przewagę w lidze, że na spokojnie mogę tak to zrobić. Nawet jak przegram, to nic się nie stanie. Zobaczmy, Martial strzela na 1-0 i takim wynikiem kończy się to spotkanie. Co ważne, grałem składem rezerwowym, bo oni też będą zadowoleni. No i mamy tutaj kolejne spotkanie, tym razem mecz z Evertonem, ale to za chwilę, bo zróbmy sobie na razie jeszcze sesję treningową. Wiem, że tutaj też powinienem rzucić Dalota, tylko nie wiem, czy on mi się zdąży rozwinąć na koniec tego sezonu, ale jak będzie drugi sezon, oczywiście jak nie uda się wygrać Ligi Mistrzów i Ligi, no to wtedy wrzucam go do składu. Jak na razie spróbuję grać tym. To jest 6. runda FA Cup, no i stwierdziłem, że z Evertonem spróbuję sobie przesymulować ten mecz, tym bardziej, że gramy u siebie. Oj, zaczęło się niezbyt dobrze, Martial wyrównał 1-1. No, jeszcze jedną bramkę proszę, na nasze konto. Czy ktoś będzie w stanie to strzelić? Gram oczywiście moim składem podstawowym, więc oni powinni sobie poradzić. Mina strzela niestety bramkę. I czy ktoś to wyrówna? 2-2, Rashford. Co za spotkanie, 3-2 Martial i takim wynikiem kończy się ten mecz. Matić jeszcze kontuzja w 87 minucie. Nie wiem, czy tutaj są rewanże w FA Cup, czy jednak nie, ale najważniejsze, że udało się wygrać to spotkanie, symulując, a to już nie było takie łatwe, jak widzicie.
No i teraz zobaczymy, czy Dembele wskoczy na 88, jeszcze nie. Luke Shaw bardzo fajnie upgrade'uje. Martial już też prawie 88, tak spróbuję do 90 ich dociągnąć, no i później zająć się innymi piłkarzami. A to już będzie teraz 30 kolejka ligowa. Tutaj jeszcze mamy tak, oferty różne, przełożone spotkania, nagrody z turnieju, konferencja prasowa, kontuzja zawodnika, Matić tylko na 3 dni wypadł, a teraz gramy mecz z Arsenalem, zmotywujmy moich piłkarzy. De Gea zadowolony, że tym razem zagrał, bo poprzednio nie grał, jak wiecie, w tamtym meczu i prosił o spotkanie. Dobra, lecimy. Wiecie co, Arsenal jest na 6 miejscu, mam 14 punktów przewagi. Zostało do końca 8 albo 9 kolejek z tego co widzę. Spróbuję sobie to przesymulować na wyjeździe. Dlaczego by nie? Chciałbym zagrać po prostu kolejny mecz w Lidze Mistrzów, a jak widzę taką moją przewagę w lidze, to jednak jakoś tak troszkę bardziej staram się odpuszczać. Teraz Martial strzela na 1-0, 2-0 Martial. Patrzcie jak pięknie, co ci goście robią, naprawdę są w formie i to widać, że Martial też gra bardzo dobrze. Więc te spotkania ligowe, jak się zbuduje już taką fajną przewagę, to można sobie posymulować, dzięki temu ten sezon też przejdzie troszkę szybciej. Oczywiście nie jestem fanem symulowania całej kariery, wiem, że Koza na przykład tak robi i zupełnie mi to nie przeszkadza, tylko mówię, że na przykład ja wolę sobie trochę pograć bardziej, ale to już co kto woli oglądać, co kto woli grać, nagrywać, to bez różnicy oczywiście. Musicie sobie sami tylko wybierać, co tam wolicie oglądać. Smalling ma kontuzję i tak czekam, czy coś się stanie. Dopiero w 47 minucie go zmienili, a w 9 miał kontuzję. Halo, co tu się wydarzyło? Oczywiście gram tym składem moim rezerwowym z Watford, gramy u siebie. No i zobaczcie, 0-0, także mamy remis. Fajnie byłoby w sumie jak najszybciej zapewnić sobie mistrzostwo, no ale z tego co widzę 7 kolejek do końca, nic tutaj złego się nie dzieje. Dobra, zróbmy na razie tak. Dembele wskocz na 88, to jest cel na ten trening i tak też się stało. Rashford już powoli zbliża się też do 88, no i Martial, tak jak widzicie, więc tych dwóch panów już niedługo będzie można wymienić, a my zobaczmy, co tutaj się dzieje. Oferta prowadzenia kadry, nie dziękuję. Kontuzja zawodnika, na 6 tygodni wypada Smalling. To nie jest dobra informacja, zobaczmy na mój skład podstawowy. Upamecano troszkę zmęczony, także teraz jak sobie odpoczną, to myślę, że wszystko już wróci ładnie do normy. Mamy już marzec 2019, junior chce odejść. Juniorami akurat na razie się niezbyt zajmuję i zobaczmy na kolejne spotkanie, derby z Manchesterem City. Czy ten mecz będę rozgrywał, czy też nie? No Manchester City jest na 3 miejscu. Nie wiem, czy sobie nie przesymuluję trochę. Mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji, ale no symulujemy te derby na razie. Naprawdę taka przewaga w lidze, że na spokojnie mogę to zrobić. Wybrałem skład podstawowy, Sané strzela bramkę na 1-0 dla Manchesteru City oczywiście. No jak widzieliście, ostatnie spotkanie udało się wygrać, wcześniej też, więc zobaczmy, czy ktoś będzie w stanie strzelić im bramkę. Halo panowie! No proszę się streszczać. Szkoda, że nie ma takiej opcji, żeby wskoczyć do meczu. Tak dawniej w poprzednich FIFA tak było. Paul Pogba 1-1, to jest naprawdę fajny wynik. Ja tutaj nie mam co narzekać, jak punktuję w takich spotkaniach, to jest ok. 80 punktów na moim koncie, 68 ma Chelsea, które jest na drugim miejscu. Więc mamy 12 punktów przewagi. Na tym etapie sezonu to jest naprawdę, naprawdę spora przewaga. Robimy oczywiście teraz sobie tutaj wszystko symuluj. I Rashford wskakuje na 88 overall, więc zobaczmy, co dalej się tutaj będzie ciekawego działo. Patrzcie, co dzieje się w tym momencie. Co za mecz w Lidze Mistrzów. Manchester United, Liverpool. I to są już ćwierćfinały. Juventus wygrał z Atletico 1-0. Borussia Dortmund przegrała z Barceloną 3-0. No i nie wiadomo jeszcze, jak Manchester City z Romą naprawdę będzie się działo. Ale zobaczmy teraz na rozgrywki jeszcze inne, bo jestem ciekaw, jak to w Lidze Europy. Co tutaj ciekawego się dzieje? Inter Lazio, to też fajne spotkanie, w sumie mamy takie pary włoskie. Burnley jest tutaj aż w ćwierćfinale Ligi Europy. Co? No to lecimy w takim razie, trzymajcie kciuki. W ogóle nie wiem, dlaczego Dembele u mnie nie grał w pierwszym składzie, tylko Rashford. Być może Dembele miał kontuzję i po prostu wpuściłem tam sobie Rashforda i później o tym zapomniałem. W każdym razie Dembele już jest w pierwszym składzie. No i to jest mega ważne turbo spotkanie. Przede wszystkim nie mogę stracić bramki, bo bramka strzela na wyjeździe później może dużo zmienić. Zresztą widzieliście w meczu z Bayernem, ile mi to dało. To tak naprawdę dzięki temu awansowałem. Więc na zero z tyłu panowie i najlepiej jest coś strzelić oczywiście. Ale tutaj się zaczyna gorąco. Ładne podanie do Martiala, tylko jak ja mam teraz
zajść do środka i to strzelić. Spróbujmy jeszcze, patrzcie ile miejsca ma Valencia. Do środka, przekombinowałem chyba, chyba że tutaj jeszcze coś się uda. No nie, przekombinowana zdecydowanie ta akcja, bo to powinno troszkę lepiej wyglądać. No ale czuję, że gra naprawdę się dużo ciężej. Spróbujmy tutaj jakoś to uderzyć. Aj, powiem wam, że bardzo fajnie podłączają mi się boczni obrońcy i Luke Shaw i Valencia. Oni robią różnicę, bo wtedy któryś z nich jest niekryty. Ale tutaj teraz nie wyszło mi rozegranie tego rzutu rożnego tak jak chciałem. Szukam miejsca na oddanie strzału z dystansu, bo naprawdę ciężko mi się tam przedrzeć póki co. Szukał, szukał i znalazł. No nie, no dwa metalowe pręty w jednym strzale. Przepraszam, w dwóch strzałach w jednej akcji. Pogba pierwsze ładnie z dystansu, jeszcze dobitka Martiala, później również nieudana. No ale jak widzicie, coś się zaczyna dziać. Spróbujmy, może tak to miał być strzał z pierwszej piłki, jakby Griezmann do tego doszedł. Być może byłaby bramka, tak to nadal 0-0. 0-0 do przerwy, czas na drugą połowę spotkania i powiem wam, że trzeba z dystansu więcej zdecydowanie uderzać, bo jak widzicie, mam tam czasem sporo miejsca właśnie przed polem karnym, a staram się podchodzić trochę bliżej, co już jest trudne. Jak widzicie, Paul Pogba jednak potrafi huknąć, więc spróbuję nim coś tam ustrzelić jeszcze. No nie, Alisson! Ta piłka w ogóle fajnie spadła mi tak pod nogi. Myślałem, że uda się strzelić, a tutaj 62 minuta i dalej 0-0, to jest rzut karny. To jest rzut karny, faulowany Martial przez Firmino. W ogóle co Firmino teraz wymyślił w polu karnym? Tym razem strzelał karnego będzie Martial. W prawo i jest 1-0, 64 minuta spotkania. Jest dobrze, jest na razie dobrze, na 0 z tyłu. Z przodu bramka strzelona, więc teraz na spokojnie grać, dołożyć być może drugą i byłoby idealnie. Patrzcie na to. Co robi Martial w tej karierze? To jest naprawdę niesamowite. Zdecydowanie to jest mój najlepszy zawodnik. No bez dwóch zdań. No co ten gościu... Co on ma formę w ogóle? To jest mega. Patrzcie na tą akcję. Zejście do środka Dembele. Podanie do Pogby. Ten wysuwa do Martiala i Martial bokiem do bramki ustawiony w samo okienko pakuje piłkę do siatki. No przecież to jest coś pięknego. Patrzcie. No wiem, że te strzały z pierwszej są OP w tej FIFA, więc też trzeba je wykorzystywać. Ale to dokręcił. Biegnie po hat-tricka, Martial, lewa noga, Martial, ale tutaj przytrzymywane. Już tutaj nie miałem jak strzelić jeszcze, myślałem, że Dembele to dobije. No jak widzicie, jest okazja, żeby nawet strzelić bramkę trzecią. Teraz Liverpool trochę się pogubił po tej mojej drugiej bramce, bo widać, że grałem zdecydowanie gorzej. Ostatnie minuty tego spotkania, mam jeszcze rzut rożny, więc piłeczka do Martiala. Oj, nie tak to miało wyglądać, chyba że jeszcze Dembele to utrzymał. Zobaczmy, przed polem karnym ktoś jest ustawiony. Do Pogby. Grajmy do Pogby. Pogba. I po długim. Jeszcze jeden rzut rożny. Nie, już koniec tego spotkania. Koniec meczu, więc udało się wygrać z Liverpoolem 2-0 grając u siebie. I to jest pierwszy mecz Ligi Mistrzów, oczywiście ćwierćfinału. Zobaczmy tą drugą bramkę Martiala jeszcze raz. Patrzcie na to. Piękne to było, naprawdę. Bardzo ładnie to wykończył. Kolejne spotkanie gramy z West Hamem. West Ham jest na miejscu bodajże siódmym, więc no dalej mam te 12 punktów przewagi, o których wam mówiłem, więc dlaczego by nie przesymulować? Oczywiście biorę mój drugi zespół, żeby oni sobie też pograli, żeby byli zadowoleni. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tym bardziej, że gram u siebie Jarmolenko strzela w pierwszej minucie. No nie zaczęło się to dobrze. No i co tutaj dzieje się dalej ciekawego? Fred, żółta kartka. Żółta kartka też dla piłkarza West Hamu. Pierwsza połowa zakończy się takim wynikiem. No niestety. I mamy tutaj jeszcze jakieś zmiany. Na razie u mnie nic się nie dzieje. I wydaje mi się, że to spotkanie przegram. Wydaje mi się, że w końcu przegram mecz przy symulacji. I tak też się stało. Po bramce Jarmolenki w pierwszej minucie przegrywam z West Hamem, grając u siebie. A teraz czas na mecz rewanżowy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. I myślę, że chcielibyście to zobaczyć, więc nie będę tego zostawiał na kolejny odcinek. Motywuję moich piłkarzy i lecimy z rewanżem. Teraz muszę grać na spokojnie, czekać na fajny kontratak tak naprawdę i jak ja strzelę bramkę w tym meczu, to już jest pozamiatane. Na przykład w taki sposób. Jeszcze ich zdabujemy. Paul Pogba 1-0, 3-0 jeśli chodzi o dwumecz. GG, no chyba GG tak naprawdę. No i Liverpool, ile by musiał strzelić teraz? 4 bramki, żeby awansować?
Ale ten Martial ma teraz strzały finezyjne. No zobaczcie, jak ta piłka ładnie się dokręca. Mieliśmy poprzeczkę, mogło być 2-0 już w tym spotkaniu w 27 minucie. No Liverpool w pierwszym meczu grał lepiej, naprawdę do tej... Do momentu, kiedy nie stracili pierwszej bramki, to grali zdecydowanie dobrze. Druga połowa przed nami, zmieniłem kilku zawodników, którzy byli zmęczeni. Przede wszystkim zauważyłem, że Valencia ma bardzo mało kondycji, więc wszedł Darmian, a teraz Martinez, który został wpuszczony, walczy tutaj w polu karnym, zobaczcie co się dzieje. Darmian właśnie przy piłce, jeszcze do Casemiro, może spróbujmy to wycofać. Szukam dobrej okazji, żeby oddać strzał z dystansu, ale jak widzicie, na razie zamurowane to wszystko, ale spokojnie, no mi się nie śpieszy tak naprawdę, no. Jak Liverpool nie chce atakować, to niech się bronią. Oj, chyba ich wkurzyłem teraz. Mane i mamy 1-1, 53 minuta. Trzeba uważać, nie można ich lekceważyć, bo za chwilę jeszcze jedna, dwie bramki i wtedy się zrobi nieciekawie. Patrzcie, co się dzieje, 3-2, w dwóch meczu oczywiście, a w tym meczu przegrywam 2-1. Keita strzela bramkę, ale się Liverpool odpalił w tej drugiej połowie. Skończ to, Rashford, skończ ten mecz, skończ ten dwumecz. I zajmijmy się już półfinałem, 4-2, w dwóch meczu oczywiście 2-2 w tym spotkaniu. No i to jeszcze bardziej komplikuje sytuację Liverpoolu w tym momencie. Musieliby strzelić jeszcze 3 bramki teraz, żeby awansować, jeśli dobrze policzyłem to wszystko. No, 20 minut, 3 bramki. W FIFA do zrobienia, ale nie pozwolę im na to. Prawdopodobnie ostatnia akcja w tym meczu. Jeszcze Mane tutaj próbuje coś zrobić. Nawet jakbym stracił teraz tą bramkę, to i tak nic złego się nie stanie. Upamecano jeszcze odbija piłkę na rzut rożny. No i to będzie chyba już ostatnia, na 100% ostatnia akcja w tym meczu. Łap to jeszcze Dawid, piąstkowanie, De Gea. No i powinien to zakończyć sędzia. Jeszcze, no myślałem, że jeszcze da im pograć. Koniec tego meczu, jesteśmy w półfinale Ligi Mistrzów. Udało się pokonać Bayern, udało się pokonać teraz Liverpool. Po bramce przede wszystkim Pola Pogby i druga bramka chyba Rashforda z tego co widziałem, ale zobaczcie, strzałów celnych mieli więcej, miał więcej Liverpool, 4 strzały celne u nich, 3 u mnie. Jak prezentowały się inne wyniki? Juventus w dwóch meczu przegrywa z Atletico 1-0, Borussia Dortmund przegrywa z Barceloną 0-3, no u nas jak widzicie 2-4 i Manchester City rozwalił Romę 5-1, czyli mamy Atletico Madryt, Barcelonę, Manchester City i Manchester United. Oby nie było tylko derbów teraz, nie chciałbym derbów, chociaż w sumie finał, jeśli miałbym zagrać, to chciałbym z Barceloną, więc dawać mi teraz jakieś Atletico na przykład i byłoby spoko. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało po losowaniu, bo naprawdę aż jestem ciekaw, jak to się wszystko będzie prezentowało. My teraz mamy jeszcze mecze ligowe, więc tutaj bierzemy sobie oczywiście mój drugi skład, tak jak to już się przyzwyczailiście. No i lecimy teraz z symulacją. Oczywiście spróbuję w ogóle nacisnąć od razu. Przegrywamy 1-0. Ajajajaj. Chyba to naciskanie od razu to nie jest do końca dobry pomysł. Ale dobra, zróbmy sobie jeszcze tutaj oczywiście symulację. Tak jak wam powiedziałem, no liga na 90% już jest ugrana, więc tutaj nic złego się nie wydarzy. Przejdźmy sobie jeszcze dalej. Mecz z Chelsea, ale ja chcę wiedzieć, z kim ja gram później. Dobra, zaraz muszę to zobaczyć. Inaczej sobie to sprawdzimy. Manchester United oczywiście motywuj. Tutaj sobie to wszystko tylko ogarnę. Dobra, 36. kolejka spotkania, gram u siebie z Chelsea, wybieram skład podstawowy i teraz to można na spokojnie przesymulować sobie. Jak widzieliście, no już jest tyle punktów przewagi, że mistrzostwo jest zapewnione. Griezmann strzela z karnego, dokłada jeszcze drugą bramkę i takim wynikiem kończy się to spotkanie, więc wygrywamy z Chelsea, powiększamy jeszcze tą przewagę. No i teraz jeszcze będzie półfinał FA Cup. Oczywiście te mecze już rozegramy sobie, myślę, w kolejnym odcinku na spokojnie. Tylko ja chciałbym wiedzieć, z kim gram oczywiście w Lidze Mistrzów, więc zaraz wejdziemy sobie do kalendarza i zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie sobie, bo w ćwierćfinale wydarzyło się coś ciekawego. Atletico jednak przegrało z Juventusem, czyli w drugim meczu Juventus wygrał 2-0 i tam jeszcze to drugie spotkanie nie było uwzględnione, dlatego ja właśnie myślałem, że Atletico awansowało, ale zobaczcie na półfinały Barcelona z Juventusem i Manchester City, Manchester United.
Ajajaj, tak jak nie chciałem właśnie, chciałem mieć innego przeciwnika niż przeciwnika z mojej ligi. No cóż, będą turbo spotkania w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym odcinku oczywiście. No i już niedługo, myślę, że następny odcinek to będzie już taki finałowy, a dokładnie półfinałowy, ale wydaje mi się, że półfinał i ewentualny finał też wtedy będzie można zagrać, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, także naprawdę będzie się działo. Trzymajcie się, do następnego, mam nadzieję, że się podobało. Na razie i piona.